Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu 9 kolejki E-Winner drugiej ligi, w którym Hutnik pokonał 1-0 Chojniczanko Chojnice. Jest z nami trener gości, pan Tomasz Kafarski. Panie trenerze, prosimy o kilka słów komentarza do spotkania. Gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Długo na to zwycięstwo czekali je, ale to my byliśmy drużyną, która powinna ten mecz wygrać. My mieliśmy posiadanie piłki, mieliśmy sytuację, chwila nieuwagi, błąd drużyny skończył się utratą bramki, potem mecz jakby zmienił swoje oblicze. Hutnik próbował wychodzić z groźnymi kontrami, ale mieliśmy w tym meczu piłkę meczową jedną, drugą, nie wykorzystujemy sytuacji, przegrywamy kolejny mecz i na pewno wstyd mi za to, że nie wywozimy stąd nawet punktu. Dziękujemy. Czy są pytania do pana trenera? Brak pytań, tak więc dziękuję za konferencję.